Within Temptation, moi drodzy, a my w piątek, ten piątek, który mamy za sobą, biliśmy rekord świata w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do tego rekordu przystąpiło 88 444 osób, w sumie 1041 instytucji. Polegało to na tym, że od godziny 12 do godziny 12.30 pochyleni nad fantomami prowadziliśmy, mówiąc najkrócej, masaż serca. Głównymi uczestnikami tego bicia rekordu były dzieciaki ze szkół podstawowych, tam gdzie uczymy pierwszej pomocy. Uczymy w ponad 12 126 szkołach. To prawie wszystkie w Polsce. Uczymy już od 10 lat, dlatego chcę, żeby to był przedmiot obowiązkowy. Niestety dzieci nie otrzymały tego, o co prosiliśmy, zwyczajnego listu od pani minister edukacji narodowej. Takiego, gdzie pozdrawia, gdzie mówi: dzieciaki, fantastycznie, że dzisiaj bijecie rekord świata. Kiedy dzwoniliśmy do sekretariatu, otrzymaliśmy taką odpowiedź. Pani minister się nie podjęła decyzji, czyli podjęła na nie. No tak z tego wynika. Szkoda. A było pięknie. W centrum Kopernika, między innymi w Warszawie, w centrum Arkadii w Warszawie, ale także w wielu, wielu miastach, miasteczkach, dużych, małych, większych, w salach gimnastycznych. Byliśmy na Śląsku u Amelki. Przepiękna opowieść z Amelką. Wejdźcie na nasz Facebook, na nasze strony internetowe. Amelka, która chciała, żeby tego dnia, 16 października w Rybniku, żeby u niej w szkole mogła obchodzić urodziny właśnie podczas bicia rekordu. A więc zaskoczyliśmy ją i o godzinie 8 rano przyjechaliśmy osobiście. Ja w stroju listonosza przekazałem jej masę listów, kartek z całego świata, bo poprosiłem, żeby ludzie wysłali jej życzenia urodzinowe. Szoku była totalny, dostała wielki tort, strzeliliśmy z takiej armaty z konfeti i następnie dzieci poszły bić rekord. A nas już nie było, bo pomknęliśmy do Warszawy na bicie rekordu, ale wszystkie pieniądze świata, moi drodzy, żeby obejrzeć na moim Facebooku albo na naszych stronach internetowych, orkiestrowych, minę Amelki, która po prostu była tak wzruszona. Zresztą ja też byłem wzruszony, bo na początku siebie nie poznaliśmy, ale później to ja, Amelka, piątka, fantastycznie to wymyśliła. Jej szkoła też brała w tym udział. Dzięki temu rekord świata jest pobity i bardzo, bardzo za to dziękujemy. Dziękuję bardzo pani wicemarszałek Sejmu Elżbiecie Radziszewskiej, która poproszona w zupełnie innych okolicznościach powiedziała: będę, i była. Dziękujemy, że Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak też był. Pamiętacie, że kiedyś rozmawialiśmy na głos o różnych sprawach ze sobą i nastąpiła super współpraca, za którą dziękuję. Między innymi Rzecznik Praw Dziecka osobiście napisał potężny list do pani minister edukacji, że to powinno być przedmiot obowiązkowy. Dzięki temu na pewno nic nie ominie. Te dzieci będą się uczyły. To tylko jest 33 są godziny w ciągu całego roku szkolnego, a więc nie jest to takie wielkie wydarzenie. Mało tego, dzieci się uczą z przyjemnością. Nauczyciele też. W Warszawie biły dzieci rekord ze szkół skierniewickich. Za to też im bardzo dziękuję. Pozdrawiamy i wszystkim dziękujemy. Pokojowy patron, ludzie, którzy są z nami związani, którzy organizują sztaby w czasie finału, to oni są także głównymi autorami tego niesamowitego rekordu świata. A przed wami zespół, który zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o małą scenę, zespoły zagraniczne, Finningan Hell. Przyjechał, że tak powiem, ostatnim rzutem na taśmę, wpadł na scenę i zagrał muzykę, która, można powiedzieć, do buta. I moi drodzy, to jest pierwsze miejsce małej sceny. Let's try it again all together. One, two, three, four. Są ze Szwecji. Są ze Szwecji, bardzo się wam podobają. Okej, dopiero się Złoty Bączek zaczyna, liczę na bardziej rockowe granie, ale chylę czoła przed taką ilością głosów. Prawie 10 tysięcy głosów oddaliście na całego Złotego Bączka. Dzisiaj muzycznie Mode Step, co za muza. Cieszymy się, że Woodstock już jest w czasie takiej właśnie muzyki. Taką muzyką czaruje i pusza do was oko. Myślę, że już niedługo podamy pierwsze zespoły, które będą grały na przyszłorocznym przystanku Woodstock. Moi drodzy, notowania Złotego Bączka, które miałem tutaj przed sobą, zaraz wam je powiem. Nie, zaraz je będę czytał, także posłuchacie notowania Złotego Bączka. A my pędzimy do Holandii. Pędzimy do Holandii na spotkanie z systemem opieki nad ludźmi w podeszłym wieku. A więc system taki, który nam się niesamowicie podoba, który jest super, który fantastycznie wychodzi. Chcemy go sfinować, chcemy go pokazać. Poczekajcie, ja tylko nadam wiadomość do reżyserki. Przeskoczymy teraz i od razu wejdziemy na program.
proletariat, bo ja chcę później świnie domową melodię tak wypuścić, żeby poszła tuż przed, wiesz, przed tymi blokami. Także teraz byśmy weszli w proletariat, siódmy, ósmy numer, Tiananmen. Dzisiaj Michał jest za sterami, Michał Jakubik, z którym od samego początku, jak jestem w Trójce, czyli już prawie 30 lat, współpracujemy razem. Przedstawiamy troszeczkę cały nasz program, bo audycja tylko trwa pół godziny, trochę więcej niż pół godziny, bo mamy bloki wyborcze. Niestety, tak to wygląda. I pamiętajcie, że dzisiaj... tak, zostawiamy, może się zmieści. Także proletariat, domowe melodie by się nam udało wejść, to byłoby super. Czy najpierw domowe melodie, nie proletariat? Nie, domowe melodie na sam koniec byśmy zrobili. Teraz puśćmy proletariat, ja po proletariacie wracam o Shaka Pong, byśmy poszli do góry na szóstkę. I potem świnia i może nam się to uda zmieścić, chociaż będzie ciężko. Już zagaduję, uwaga, bo oni tutaj grają i grają, a ja muszę przeczytać całe notowanie z Złotego Bączka. To uwaga, wchodzę. A więc moi drodzy, już uprzedziłem, powiedziałem, a więc teraz już przeczytam na głos. Mała scena. Złoty Bączek. Otorwald, ósme miejsce, siódme. Pace Shifter, szóste. The Chiquitas, piąte. Canalis, czwarte miejsce. Scarecrow, trzecie miejsce. Eminence, drugie. Jamaran, a pierwsze miejsce. Finningens Hell, zespół ze Szwecji. Polskie zespoły, dziesiątego miejsca. Mrozu, dziewiąty. Wenflon, ósme. Kuba Pucisz i goście, siódme. Jazz Zombie, szóste. Mela Koteluk, piąte miejsce. Carly Heads, czwarte miejsce. Lipali, trzecie miejsce. Groupson, drugie miejsce. Frontside, a pierwsze miejsce domowe melodie. Uwaga, duża scena, dziesiąte miejsce zespoły zagraniczne, Evolwox, dziewiąte Kongonati, ósme Shaggy, siódme Dream Theater, szóste Black Label Society, piąte Shaka Pong, czwarte Elevate, trzecie miejsce Within Temptation, drugie miejsce Flogging Molly, jaka podobna muza też do tego, co słychać. I pierwsze miejsce Mode Step, Mode Step. Duża scena z zespoły polskie. Dziewiąte miejsce Black Radio. Black Radio. Ósme People of the Haze. Siódme WW. Szóste Proletariat. Piąte Illusion. Czwarte Organek. Trzecie Ania Ursowicz i goście, którzy dzisiaj rozpoczynali naszą audycję. Drugie miejsce Decapitated. Pierwsze miejsce Pull the Wire. Czekam na wasze głosy. Do tej pory oddaliście już prawie 10 tysięcy głosów, a więc bardzo, bardzo wam dziękujemy. Się kręci Małpa Polskie Radio.pl, SMS 71335, a pod nami jeszcze pierwsze miejsce małej sceny Finningen Hell ze Szwecji. A ja zapraszam was na pierwszą część opowieści pokojowego patrolu. Kolejne szkolenie 20-22 dzień listopada. Zapisujcie, są jeszcze wolne miejsca, a więc bądźcie razem z nami. Zobaczcie, jak to wygląda. A my, trzymajcie kciuki za naszą jazdę. Pędzimy, proszę bardzo, aniołek do nas idzie. Mnóstwo dostałem dzisiaj różnych wiadomości. Anioł, pomachaj do kamery. Dzisiaj nie ma Krzysia, dzisiaj jest anioł. I będziemy przesłać. Tu już mamy zagadki. Dobra, wyniki chowamy, nie pokazujemy. I uwaga, zaraz będziemy wchodzili w proletariat. Proletariat może być na styk, bo tutaj nie ma co.